Naszym gościem jest Mateusz Krzemiński z organizacji ISEC przy Politechnice Wrocławskiej. Witam Cię. Witam. Przed nami Dni Kariery. Opowiedz proszę o tym projekcie. Dni Kariery to największy tak naprawdę projekt organizowany przez naszą organizację ISEC. Polega to przede wszystkim na tym, że studenci mają okazję przyjść na targi pracy, mają okazję poznać pracodawców, ich ofertę, to co mogą im zaoferować, to są przede wszystkim praktyki oraz staże. Projekt jest organizowany od 20 ponad lat, także naprawdę cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem tak ze strony firm, jak i ze strony studentów, bo naprawdę warto tam przyjść, warto zobaczyć, co w tym momencie mają firmy do zaoferowania młodym ludziom. No właśnie, jakie firmy w tym roku zdeklarowały udział w targach i czy to się cieszy dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych pracodawców? Tak, naprawdę muszę przyznać, że tak jak co roku mamy pokaźną listę wystawców, w tym momencie jest to już praktycznie 40 firm. Są to tak największe korporacje na świecie, jak także mniejsze tutaj firmy z lokalnego naszego wrocławskiego rynku. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że będą to na przykład firmy Lidl, KPMG. Z naszej strony partnerami lokalnymi są firmy Hicron oraz Nokia Siemens Networks. Także naprawdę, jeżeli ktoś szuka w tym momencie jakiejś praktyki lub stażu, jest to naprawdę świetna okazja, by załapać się na coś fajnego. A czy są jakieś ograniczenia dla studentów dotyczące średniej, czy każdy może wziąć udział w tym projekcie? Generalnie wygląda to tak, że każdy pracodawca narzuca swoje warunki, więc tutaj nie mogę się wypowiedzieć za te firmy, ale naprawdę warto przyjść i zobaczyć, bo każda firma ma coś fajnego do zaoferowania, także nie ma żadnych warunków. Są to targi pracy nie tylko dla studentów, także dla absolwentów studiów technicznych, ale nie tylko, bo naprawdę nasza lista wystawców jest bardzo zróżnicowana i każdy może znaleźć coś dla siebie. I gdzie będą odbywać się te targi pracy? Targi pracy odbędą się, tak jak i w zeszłych latach, w budynku C13, w tym popularnym Serowcu na Politechnice Wrocławskiej. Odbędą się one 21 marca w czwartek. Dlaczego warto wziąć udział w targach pracy? Przede wszystkim dlatego, że wydarzenie naprawdę jest bardzo dobrze zorganizowane pod względem logistycznym i co roku przychodzi tam parę tysięcy studentów i warto też wziąć w tym udział, ponieważ firmy rozdają różnego rodzaju gadżety, można naprawdę zebrać parę fajnych ofert, można zostawić też swoje CV, co jest bardzo ważne, bo tak naprawdę przychodząc na targi, warto wziąć już swój życiorys i można go zostawić u potencjalnego pracodawcy, a on powinien dać odpowiedź w ciągu kilku najbliższych dni. Bo warto też pamiętać, że firmy, które wystawiają się na targach, prowadzą w tym momencie intensywną rekrutację i dlatego też biorą udział w tym wydarzeniu. I sądzę, że naprawdę warto przyjść i zobaczyć, co te firmy mogą nam dać. Czy Dni Kariery to skuteczny sposób na znalezienie pracy? Uważam, że tak. Zaufało nam już naprawdę wiele tysięcy studentów w poprzednich latach i naprawdę każdy z nich wychodził zadowolony z targów, także uważam, że jest to skuteczny sposób. Właśnie dlatego, że firmy, które tam przychodzą, chcą znaleźć młodych ludzi i zależy im właśnie na tego typu pracownikach, dlatego uważam, że ma to duży sens i polecam przyjście na dzień targowy. To wszystko brzmi bardzo zachęcająco. Dziękuję za rozmowę, a Was zapraszam do wzięcia udziału w Dniach Kariery.